Mamy zaplanowane 35 jednostek treningowych. Głównie będziemy pracować na sali, tak jak naszym zwyczajem jest, będą to treningi ogólnorozwojowe. Tutaj mamy możliwość we Włoszakowicach trenować na siłowni i tutaj będziemy wykorzystywać bardziej taki sprzęt już typowo z siłowni. On będzie kształtował naszą siłę i moc i tutaj mi się wydaje, że na to położymy w środkowej części treningów nacisk. Tak naprawdę coś było, przygotowania motorów, zakończenie sezonu i teraz już zaczynamy treningi. Trenujemy w systemie 3 razy w tygodniu po około 1,5 godziny. Treningi będą się różnić czasowo w zależności od intensywności, ale ogólnie można przyjąć, że 1,5 godziny będziemy pracować. Nasze zajęcia będziemy planowali koniec lutego zakończyć nasze przygotowanie zimowe, bądź może w połowie. Zobaczymy jeszcze, jak z trenerami uzgodnimy i kiedy oczywiście będzie pierwszy wyjazd na tor. Od tego to jest zależne. Czuję się dobrze i chcę dobrze się przygotować na następny sezon. Yeah.